Patrzcie, jaki mały amperek. Faktycznie troszeczkę mniejszy RTX, no i co najważniejsze, tańszy RTX. Dzisiaj premiera RTX-a 3060 Ti. Powiem wam szczerze, że od samej zapowiedzi z serii 3000 ja osobiście nie mogłem się doczekać tych najtańszych modeli, no bo te najtańsze modele często są po prostu tymi najbardziej popularnymi. I powiem wam, że ta 3060 Ti jest kartą specjalną, bo Nvidia w swoich materiałach prasowych mówi, że jest to karta porównywalna, a czasami nawet szybsza niż RTX 2080 Super. Okej, a cena w takim razie? Cóż, MSRP jest ustawione na poziomie 1899 zł, więc stosunkowo nisko jak za RTX-a. No na papierze brzmi to wszystko bardzo spoko, ale pytanie, czy faktycznie ta karta będzie w stanie dogonić lub nawet przegonić tego RTX-a 2080 Super, na to sobie w tym materiale dzisiaj oczywiście odpowiemy. Zanim jednak przejdziemy do faktycznych testów, może kilka słów wprowadzających. RTX 3060 Ti korzysta z architektury Ampere. Mamy oczywiście na pokładzie drugą generację rdzeni RT, a także trzecią generację rdzeni Tensor. Karta obsługuje oczywiście wszystkie te takie bajery pokroju ray tracingu, DLSS-a czy Nvidia Reflex i Broadcast. Myślę, że na tym etapie każdy z was już słyszał dużo o ray tracingu, więc nie będę się tutaj na ten temat rozwodził. Docelowo karta 3060 Ti ma zastąpić RTX-a 2060 Super, takiego jak mam tam. No ma to sens, biorąc pod uwagę, że no dwójeczka została zinkrementowana na trójeczkę, więc jeżeli chodzi o tą całą linię kart graficznych, no to ta jest obecnie tą najniższą, najbardziej budżetową opcją. Zresztą, patrząc na samą specyfikację, możemy zauważyć wiele podobieństw między RTX-em 2060 Super. Przykładowo taka sama ilość 8 GB VRAM-u GDDR6. Taktowane są zegarem 7000 MHz. Możemy też zauważyć taki sam 256-bitowy interfejs, czy chociażby identyczną przepustowość pamięci. Ciekawie robi się jednak, gdy popatrzymy na ilość rdzeni CUDA. Jest ich ponad dwa razy więcej. Warto też zwrócić uwagę na to, że nie dość, że mamy więcej rdzeni odpowiedzialnych za RT, są to rdzenie drugiej generacji, więc należałoby się spodziewać, że tutaj dostajemy naprawdę porządnego kopa w tytułach, które obsługują ray tracing. Jeżeli chodzi o sam wygląd karty Founders, no to jest ona bliźniaczo podobna do 3070. Zdradza ją jedynie napis na tyle, no 3060 Ti. Sama karta jest śliczna i wykonana po mistrzowsku. Do tego mamy też charakterystyczny przelot przez PCB, charakterystyczny dla kart serii 3000, który oczywiście poprawia nieco chłodzenie. Karta jest dwuslotowa i ma 24 cm długości. Do dyspozycji mamy 3 złącza DisplayPort oraz jedno złącze HDMI 2.1. No a skoro o złączach mówimy, no to niestety mamy tutaj to 12-pinowe złącze zasilające. Zresztą jak każdy model Founders w tej generacji. Jednak w pudełku oczywiście znajdziemy odpowiednią przejściówkę, która umożliwi nam wpięcie takiej karty do zasilacza. Tyle o wyglądzie. Weźmy się w końcu za te testy. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakich części użyłem do porównania tych wszystkich kart graficznych. I mówię tych wszystkich kart graficznych, bo porównamy sobie dzisiaj aż 5 kart graficznych. Zaczynając od 2060 Super w wersji Founders, którą testowałem jakiś czas temu. Mamy 2080 Super od PNY w wersji Accelerate. Naturalnie omawianą też 3060 Ti. Mamy RTX-a 3070 w wydaniu od Gainward, konkretnie Phoenix GS, no i mamy też RTX-a 3080 MSI, model oczywiście Gaming X-Trio OC. W tych dzisiejszych testach będę się głównie skupiał na 1440p i Full HD, no bo do takich rozdzielczości jest skierowana ta karta, aczkolwiek o 4K sobie też pogadamy później. Assassin's Creed Odyssey, no i na dzień dobry, jak w mordę strzelił. 3060 Ti szybsza niż 2080 Super. No imponujące. Sytuacja zresztą powtarza się także na rozdzielczości 1440p, jak będzie w innych tytułach. Dalej mamy mocno faworyzowany przez Nvidia Control, który obsługuje ray tracing. No i tutaj na nastawach z ray tracingiem, okazuje
okazuje się, że rzeczywiście po raz kolejny na Full HD minimalnie ta karta prześcignęła 2080 Super. Jednakże w przypadku 1440p obydwie karty mają bardzo podobną wydajność. Jednakże gdy włączymy DLSS na rozdzielczości 1440p, okazuje się, że minimalnie 2080 Super była w stanie wyprzedzić 3060. Zawsze w testach lubię wrzucić CS-a na ustawieniach najniższych, no i na rozdzielczości Full HD okazuje się, że rzeczywiście po raz kolejny ta karta jest w stanie wyprzedzić 2080. Mocniejsze karty z serii 3000 oczywiście blokują się na procesorze przy 744 fps-ach. Jednakże co ciekawe, sytuacja odwraca się w przypadku rozdzielczości 1440p. Tutaj 3060 otrzymuje nieco gorszy wynik. Death Stranding na ustawienia Full HD, minimalne zwycięstwo ze strony 3060, no i w 1440p sytuacja zresztą wygląda podobnie. Natomiast w przypadku 1440p i DLSS-a, no tutaj ta różnica jest w granicach błędu 1 fps. Doom Eternal, API Vulkan i pytanie, jak taka karta sobie tam poradzi. Po raz kolejny wyprzedzamy 2080. Natomiast w przypadku rozdzielczości 1440p ta różnica jest minimalna. Need for Speed Heat, gra, która bardzo mocno żyłuje procesor. Tutaj wyniki 2080 i 3060 bardzo podobne. Różnica w granicach 1 fps-u, w granicach błędu. Zresztą sytuacja pomiędzy tymi dwiema kartami wygląda bardzo podobnie w rozdzielczości 1440p. Red Dead Redemption 2 i tutaj niespodzianka, minimalnie wygrywa 2080 Super. Na rozdzielczości 1440p zresztą sytuacja wygląda bardzo podobnie. Shadow of the Tomb Raider, jedna z pierwszych gier, która faktycznie ray tracing obsługiwała. No i tutaj minimalne zwycięstwo 3060 nad 2080. W przypadku rozdzielczości 1440p różnica jest bardzo niewielka, w granicach jednej klatki, czyli można by założyć, że to jest taka różnica błędu. Jednakże w przypadku DLSS-a po raz kolejny 2080 Super minimalnie wygrywa. Watch Dogs Legion, wybaczcie, że tutaj są tylko i wyłącznie dwie karty graficzne, aczkolwiek grę mam od niedawna i naprawdę nie miałem kiedy przetestować pozostałych, więc tutaj wrzucę wam tylko i wyłącznie te dwie karty w 1440p, a także w 1440p z DLSS-em. Mam nadzieję, że tą jedną gierkę mi wybaczycie. Dalej nasz rodzimy Wiesiek 3, ustawienia Uber w miejscówka Nowigrad. Okazuje się, że tutaj karty idą web w web ex aequo. Natomiast w rozdzielczości 1440p minimalnie gdzieś tam naprzód wychodzi 3060. No i nasze zestawienie zamykamy jeszcze Wolfensteinem Youngblood. Tutaj mamy przewagę ponad 10 klatek dla 3060, no i na 1440p po raz kolejny 3060 Ti wygrywa. Na 1440p włączonym DLSS-em tutaj dla niespodzianki również 3060 Ti wygrywa. Jak też wam obiecałem, będzie tutaj test z gierkami 4K. Nie będę wam tutaj robił dużo tych testów, bo wydaje mi się, że to mimo wszystko nie jest karta do grania w 4K. Wybierzemy sobie dosłownie kilka gierek, dajmy na Assassin's Creed Odyssey. No te różnice są niewielkie, jak widzicie. No oczywiście da się grać na takiej karcie w 4K, ale no trzeba by się było liczyć tutaj z obniżaniem ustawień. Analogicznie wziąłem jeszcze Death Stranding, które całkiem nieźle chodzi nawet w rozdzielczości 4K na wymienionych kartach graficznych. Zwłaszcza dobrze chodzi, jeżeli włączymy DLSS. Tutaj minimalna przewaga 2080 Super. A jest to stosunkowo niewielka różnica. No i wrzućmy jeszcze coś na Wulkanie, czyli Red Dead Redemption 2. No i tutaj widzimy, że karty idą web w web. Testy w grach mamy z głowy, ale zwróćcie jeszcze uwagę na Blendera. Blender jest o tyle fajny, że on pozwala nam skorzystać z rdzeni CUDA albo z metody renderowania OptiX. No i patrząc na te testy, widzimy, że 3060 Ti jest w stanie nieźle objechać pozostałe karty z serii 2000. No a czasy renderu jesteśmy jeszcze bardziej w stanie skrócić w momencie, gdy przełączymy się na metodę renderowania OptiX. Tutaj jeszcze mamy Classroom renderowany na rdzeniach CUDA i zerknijcie sobie jeszcze na Classroom renderowane na OptiXie.
Pobór mocy z gniazdka całego mojego zestawu podczas grania w Red Dead Redemption na 2060 wynosił 265 W, natomiast na 3060 Ti było to około 300 W. Przynajmniej tak pokazywał mi miernik. Natomiast pobór mocy zgłoszony, jaki otrzymałem w przypadku tych dwóch kart, no było to podręcznikowo, aczkolwiek zaobserwowałem takie piki poszczególnych kart. W przypadku 3060 Ti było to 209 W. Jeżeli chodzi o zegary, karta maksymalnie czasami działała nawet z zegarami 1980 MHz. Jednakże zwykle było to w między 1900 a 1950 MHz. W sumie całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o temperatury, no to maksymalnie na otwartym test benchu wyciągnąłem tutaj 71 stopni. Jest to o 3 stopnie mniej niż RTX 2060 Super. No i co? Jest ta 3060 Ti mocniejsza od 2080 Super? Tak, aczkolwiek też i nie. Jak to w życiu? Zależy. Myślę, że bezpiecznie tutaj będzie założyć, że wydajność jest stosunkowo podobna. Oczywiście ona się różni w zależności od gry. Przykładowo w Assassinie 3060 była mocniejsza, natomiast w Red Dead Redemption okazało się, że 2080 Super była mocniejsza, więc po prostu to zależy. Czasami mogliśmy też zaobserwować, że minimalne lepsze wyniki mogliśmy osiągnąć na 2080 Super z wykorzystaniem DLSS-a, jednakże to też bardzo mocno zależy od gry. Nie komentowałem tam za dużo na temat różnic z 2060 Super, no bo no należało się spodziewać, że te różnice będą. Jednakże chciałbym skomentować tyle, że te największe różnice widać w tytułach, które obsługują ray tracing. Tam rzeczywiście ta przewaga się momentami naprawdę bardzo mocno zwiększa. No, wygląda to wszystko bardzo obiecująco. Ale chciałbym jeszcze tak pogadać na temat jednej rzeczy. RTX 2060 Ti. Dlaczego Ti w ogóle tam jest? Co to ma być? Jakby ja byłem święcie przekonany, że Nvidia zrezygnowała z tego nazewnictwa Ti na rzecz Super. No a teraz dostajemy nową kartę i się nazywa 3060 Ti. Jakby czemu? Po co? W sensie są dwie strony medalu, bo skoro Ti to były zawsze te wersje ulepszone, to co, to jest to sygnał, że mamy się spodziewać wersji 3060 bez Ti? Ale kurczę, no z drugiej strony, jak Nvidia chciała mieć jeszcze słabszą kartę, to czemu tej po prostu nie nazwali 3060, a słabszą mogliby nazwać 3050? No i wszyscy byliby happy, więc nie rozumiem trochę, szczerze mówiąc, tej decyzji. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym. I jeszcze tak kończąc moje podsumowania, kurde, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 3060 Ti to naprawdę dobry deal nawet w porównaniu do RTX-a 3070. Wydaje mi się, że Nvidia specjalnie czekała z zapowiedzią tej karty, tej 3060 Ti, bo jak sobie porównamy tą wydajność z 3070, no ta 3070 wcale nie ma jakiejś takiej kosmicznie lepszej wydajności, a kosztuje przy tym więcej. Albo już faktycznie dokładam więcej kasy i biorę 3080. Trochę mi to wygląda na taki efekt przynęty. Możecie sobie poczytać taki zabieg marketingowy. Ale może po prostu szukam dziury w całym i może po prostu 3060 Ti jest dobrze wyceniona. Okej. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pa, jos.